Siema, witajcie. Korzystając z wolnej chwili, chciałem wam przedstawić tutaj zestaw, który zaparkował niedaleko mnie. Zestaw dziewięcioosiowy z kontenerem 20 i 40. 20 zwykła i 40 High Cube, czyli wyższa. To zresztą widać. I jak to mamy skonstruowane? Podejdziemy sobie bliżej, zobaczymy. Zobaczcie, jest to normalny ciągnik siodłowy, trzyosiowy ze siodłem i ciągnie za sobą, powiedzmy, taką podkontenerówkę. Podkontenerówkę na trzech osiach normalnie, tylko że podkontenerówka tu ma stelaż pod kontener, a tutaj na końcowym fragmencie ma siodło. Kolejne siodło tam jest, kolejne siodło, w które wpięta jest kolejna podkontenerówka, do której zaraz przyjdziemy. No i mamy tutaj tą naczepę, właśnie pierwszą podkontenerówkę. Właściwie to taki szasis, taki szkielet z typowymi funkcjami, regulacje zawieszenia i hamulców. I tutaj mamy siłownik, który wysuwa, rozsuwa tutaj ten podest pod kontener, gdybyśmy chcieli na przykład 40 jednak załadować i odpiąć tamtą naczepę, tak? Także wysuwa się tutaj ta rama pod kontener i mamy dalej zestaw normalny, że tak powiem, pod tam 40 czy 45. Nie wiem, czy to akurat może obsłużyć 45, ale 40 na pewno, nie? No. Tak to wygląda. I dobra, przejedzie sobie samochód. I tu mamy to siodło w tej końcowej, że tak powiem, części naczepy, na którym zaczepiona jest, za które zaczepione jest kolejna podkontenerówka, kolejny szkielet. Tym razem mamy nałożoną 40 kontener High Cube z agregatem chłodniczym elektrycznym do kontrolowanej temperatury. Tam jest kabel. Niektórzy przewoźnicy mają agregaty spalinowe, żeby to podpiąć na jazdę, ale jak widać, tutaj nie ma potrzeby. Prawdopodobnie pusty tak czy siak zestaw, więc, bo wisi ośka w górze, także pewnie nie ma potrzeby. No i tutaj podstawowe funkcje, tak jak w każdej naczepie. Tu jeszcze mamy wysuwaną ramę do tyłu, tak? I High Cube 40, 2,9 wysokości.